Cześć kochani i kochane, witam Was serdecznie, zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj są to ulubieńcy miesiąca lipca. Lipiec właśnie, chyli się ku końcowi. Mam trochę ulubieńców. Miniony miesiąc był miesiącem remontu. Mój pokój ma normalne kolory. Aha, miałam zakręcić film o remoncie. Nakręcę. Także stał pod znakiem remontu i stał pod znakiem tego, że 2 tygodnie właściwie spędziłam w Rajczy. No, a teraz jestem z powrotem w Katowicach. Także to jest to. Nie przyciągając zbytnio, nadmiernie wszystkiego, co mogłabym przyciągnąć, zacznijmy. Zacznę od zapachu. Zapach w ogóle znalazłam zupełnie przypadkiem w Rossmanie, na półce z jakimiś mega przecenami i nazywa się Secrets de Vanille, jakby sekrety wanilii. Pokażę Wam pudełko, bo specjalnie je zatrzymałam. Wait. O, to, mam pudełko. Perfumy przychodzą w takim opakowaniu, turkusowo-niebieskim. Jak zobaczyłam ten kolor i ten, to tak mi się i coś po francusku, to myślę, kurczę, może powącham, bo jakoś, nie wiem, coś mi przyciągnęło. I co prawda na opakowaniu jest napisane, że to jest wanilia, ale w opisie jest napisane, że tam jest też kokos, kwiat monoi, no i właśnie ta rzeczona wanilia. I to jest zapach mega, mega, mega wakacyjny. Wiecie, że uwielbiam tą tajtańską gardenię, tak? Czy tam kwiat monoi, jakkolwiek się nazywa. I to jest ten zapach. Jest tu trochę wanilii, ale ona nie jest taka obezwładniająca. Jest tam dużo właśnie tego kwiatu monoi, jest tam troszeczkę kokosa. Także po prostu świetny zapach, zapach na lato. I naprawdę w Rossmanie był na za jakieś 20-30 zł na jakieś takie mega, mega przecenie, więc nie jest to jakaś bardzo skomplikowana kompozycja, ale bardzo lubię używać go i mieszać z innymi zapachami, tak żeby psik tego i psik jakiegoś innego zapachu, żeby dodać każdemu zapachowi taki bardziej wakacyjny po prostu wydźwięk. To jest 100 ml i tu jest napisane, że 85% to są składniki naturalne i to w ogóle jest woda perfumowana i wyprodukowana jest we Francji. W ogóle nie znałam tej firmy, to jest napisane, że ona z 1994 roku jest i że jest francuska. Tak, Laurent Dumont. Także to jest to, sorry, zaczytałam się. Taki fajny, prosty, dup, wszystko kopię. Fajny, prosty, absolutnie przyjemny, niezobowiązujący, wakacyjny, bardzo wakacyjny zapach. I w tych samych nutach znalazłam też w Rossmanie taki żel pod prysznic i on nazywa się Tahiti. I to jest, co tu jest napisane, no bla bla bla. I on jest też z, nie ma napisane w ogóle jakie ma zapachy, ale z doświadczenia wiem, że jeżeli coś ma w nazwie Tahiti albo coś takiego, to zazwyczaj pachnie to właśnie tym kwiatem monoi, który ja absolutnie uwielbiam i w ogóle lubię opakowanie, bo to jest takie kwadratowe, miękkie, przekrój jest kwadratowy w sensie i tu się takie coś podnosi. Takie. Patrzcie, jakie fajne jest to. Strasznie mi się podoba po prostu takie opakowanie. No i pachnie, to jest zbliżona nuta, tylko to jest bardziej świeże. Mniej tu jest, nie ma żadnej wanilii, ale jest taka właśnie taka wakacyjność i jest ten kwiat monoi i jesteśmy na Tahiti. Także tak jak widać, ja jestem zapachowo w klimacie wakacji. Także to kosztowało, nie wiem, 10 zł w Rossmanie, więc polecam iść sobie powąchać. I jeszcze jedna rzecz pod prysznic, którą strasznie, strasznie kochałam. Przewiozłam sobie w Londynu, bo tylko tam mogę to kupić. To jest z firmy Soap & Glory. To się nazywa Whipped Clean. I ja pamiętam, pierwszy raz się z tym spotkałam, jak kiedyś jeszcze Katosu polecała w swoim filmie właśnie. Tutaj mówiła o zapachu, że to pachnie tak trochę pistacjowo i słodko i waniliowo. To pachnie najpyszniej na świecie. Plus, co uwielbiam w tym kosmetyku, to jest krem pod prysznic. Spójrzcie, to jest ten i to jest konsystencja tej rzeczy, więc to jest naprawdę gęste, bardzo kremowe, niesamowicie po prostu pachnące. Muszę to potem zmyć z rąk, ale naprawdę jak to wsmaruję w ręce, to jest właściwie jak krem, bo tak szybko się wchłania. Bo jest taki po prostu nawilżający i taki bogaty, więc naprawdę jak się weźmie prysznic, używając tego kremu pod prysznic, to jest się pachnącym przez absolutnie, nie wiem, 2 dni, czy tam ilekolwiek można się nie myć. Jeżeli mieszkacie w UK albo macie dostęp, to naprawdę polecam Wam pomochać to. Whipped Clean, oczywiście linki do wszystkiego będą
pod tym filmem, jak zawsze zresztą. I możesz kontynuując tę pielęgnację, też bardzo pozytywnym zaskoczeniem dla mnie było to. Taupa, enzymatyczny peeling z drobinkami do rąk i skórek. I to jest no po prostu tak jak jest, zresztą jak nazwa sama wskazuje, to jest taki krem peelingujący, który ma odrobinę drobinek, ale też ma enzymy w sobie. Nakładamy na rękę, na ręce masujemy przez 2-3 minuty, jest napisane. I co ja zauważyłam, tak to wygląda, czekajcie. Zupełnie taka biała konsystencja i ma w sobie takie bardzo, bardzo delikatne drobinki, bardzo świeży zapach i uwielbiam, jakie potem są dłonie, jakie potem są skórki przy paznokciach i paznokcie, bo naprawdę rozjaśnia wszystkie właśnie jakieś takie brudactwa z rąk usuwa. Wiem, bo całe mieszkanie malowałam sama, także trochę tych brudactw na rękach miałam i bardzo, bardzo mi to pomogło, że nie mam rąk jak Bob budowniczy, tylko jak normalny człowiek. Bardzo fajna sprawa, naprawdę bardzo, bardzo się polubiłam z tym specyfikiem. Jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to muszę w końcu nagrać po prostu update, czyli to, czego używam. Ale tak bardzo pokrótce, na pewno moje serce należało do tego kremu. To jest mała pojemność i to jest Omrovicza Rejuvenating Night Cream. To jest krem bardzo mocno nawilżający na noc. Ja pamiętam, że kiedyś już miałam ten produkt i on jest strasznie bogaty, do tego stopnia, że aż mnie po nim wysypywało. Niemniej jednak teraz, tyle takie zużycie mniej więcej, teraz go właśnie też używałam naprawdę dosyć często, dosyć sporo i dosyć gęsto. I nic takiego nie zauważyłam, skóra jest niesamowicie dobrze odżywiona. Formuła jest taka bardzo mocno masełkowa i on pozostawia na skórze warstwę. To się nie wchłania do zera, pachnie dosyć intensywnie i rano, kiedy się budzimy, nasza skóra ma naprawdę takiego kopa. To jest tak, jakbyśmy mieli taką mocną maskę nawilżającą na dzień. To co prawda się nazywa krem, ale to jest jeden, chyba to jest najbogatszy krem ogólnie, jaki ja znam do twarzy. Jest tak bogaty i nawilżający, taki ochronny, że naprawdę budzimy się, jakbyśmy miały maseczkę na twarzy, takie zuczucie i przepięknie regeneruje skórę. A w dzień uwielbiałam ten krem Nuxe Aquabella, wiem, że mi ciągle mówię, ale po prostu mówię, bo go używam. Ten film, by the way, nie jest przez nikogo sponsorowany, za nic tutaj, nic z tego. I to jest taki lekki krem, emulsjant to mówią, który jest do cery mieszanej i tłustej. Bardzo szybko się wchłania, pachnie ogórkiem, świeżym ogórkiem. Moment, wchłaniamy się i ona delikatnie matuje w skórę, ale w taki bardzo delikatny, przyjemny sposób, także skóra nie jest ściągnięta, nie jest jakaś taka bardzo matowa, tylko wygląda jak skóra, po prostu nie świeci się jakoś nadmiernie, ale też nie jesteśmy mega, mega, mega matowi, także to było bardzo fajne. I ostatnio też zaczęłam testować ten specyfik, to jest jakby pół makijaż, pół pielęgnacja, to jest firma Drunk Elephant. Nazywa się to serum Deep Bronzy. To jest serum, który ma chronić przed zanieczyszczeniami. Mamy się w sobie antyoksydanty i jednocześnie bardzo pięknie brązuje skórę. Na początku używałam go samego w sobie. To jest taka tubka z tą pompką. Tylko, że ona ma taki kolor. I ten kolor, jeżeli nałożę go sobie sauté, że tak powiem, na twarz, bez niczego więcej, sprawia, że moja twarz jest pomarańczowa i nie wygląda to dobrze. Ma trochę błyszczących drobinek i w ogóle. Ale kiedy wymieszam go z jakimkolwiek podkładem, on jest tak mocno napigmentowany. Kiedy go wymieszam z jakimkolwiek podkładem albo kremem, to dodaje mu glowu, tego błysku, plus troszeczkę ociepla i sprawia, że cera jest taka bardziej wakacyjna. Także ostatnio go też codziennie używałam właściwie, bo kiedy były takie bardzo ciepłe dni, to no nie ukrywam, że nie używałam podkładu niczego takiego. Jak już chciałam, to brałam odrobinę tego. Muśnięcie Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Ja mam odcień 0,4 i jakiś podkład i w proporcjach wszystko 1:1 mieszałam i nakładałam po prostu delikatnie na twarz. I to było lekkie, to było niezobowiązujące, nie spływało mi z twarzy. Jak spływało, to nikt nie zauważał, nie obciążało, nie czułam, że mam make-up na twarzy i bardzo, bardzo, bardzo fajny trio właściwie, czyli te dwie rzeczy i jakikolwiek make-up. No plus Charlotte Tilbury oczywiście też jako rozświetlacz, też jako pod oczy. To jest mój hit. To jest mój hit i po prostu tyle. Aha, i ostatnia jeszcze rzecz, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy. Zapomniałam o tym powiedzieć, kupiłam jakiś czas temu taki coś. Jest w Katowicach taki sklepik, on nazywa się Zmysły & Co. On jest tam na Kościuszki, nie wiem jak to będzie, 32, 34, nie, 31 albo 35, pewnie to będzie Kościuszki. Taka nazwa, Zmysły & Co. I sklep wygląda bardzo ładnie, w środku tak lekko designersko, można wejść, napić się kawy, tam też organizujemy jakieś spotkania. Można kupić też wyroby polskich producentów, są tam kosmetyki, są jakieś, nie wiem, filiżanki, byle co jest. I kupiłam właśnie tą
to są zmysłowo delikatne płatki kosmetyczne. I jest to proste w swojej, aż genialne w swojej prostocie, bo to jest po prostu płatek kosmetyczny zrobiony najprawdopodobniej na szydełku. Były w różnych rozmiarach, w różnych kolorach. Ja mam chyba małe i wzięłam ten odcień, bo stwierdziłam, że na tym będzie mało widać makijaż. I co? Zmywanie twarzy albo... w opakowaniu przychodzą trzy. Także są trzy albo dwa, nie pamiętam. Więcej niż jeden. I na pewno jeden mam po prostu do zmywania twarzy, jak chcę sobie coś mocniej zmyć, a drugiego używam do różnego typu toników i tych spraw. No i świetna sprawa, bo nie trzeba używać jednorazowych płatków kosmetycznych, papierowych czy jakichkolwiek innych, z czegokolwiek one tam są. Także trochę mniej odpadów, trochę oszczędzamy nasze środowisko przez takie coś. Jak mówię, proste i genialne, także bardzo, bardzo, bardzo polecam. Dobra, a teraz już przejdziemy do kosmetyków, czyli to, co mi siatki lubią najbardziej. Cera. Jak już mówiłam o cerze, to też oczywiście hitowy był u mnie teraz w tym miesiącu ten bronzer. To jest Milk Makeup, amerykańska firma, która jest normalnie dostępna w UK na Cult Beauty. Nie wiem, czy w Polsce już weszło, chyba nie. I to jest ich bronzer w sztyfcie i on nazywa się Baked. Dlaczego jest genialny i prosty? Nawet moja mama go używała, a moja mama nie używa w ogóle makijażu. Odkręcamy, wykręcamy, smarujemy i mamy bronzer. Mamy bronzer o bardzo naturalnym odcieniu, który banalnie się po prostu blenduje na twarzy, ma takie dosyć ładne, naturalne wykończenie, nie jest to w żaden sposób ciężkie, nie jest to jakieś takie rozcierające się, bardzo fajna formuła, dosyć dużo jego tu jest ogólnie w środku, bo to jest 28 gram, prawie 30 gram i pamiętam, że cena jak za taką objętość, jak za tak duży produkt i za tak dobry produkt była naprawdę stosunkowo niewielka, także też podlinkuję poniżej. Przepiękny odcień, konkuruje teraz z moim bronzerem takim płynnym Nars Laguna. Odcień jest trochę chłodniejszy, Nars Laguna jest troszeczkę bardziej ciepły, ale bardzo wygodny, zwłaszcza w lecie, wrzucam do torby, jak gdzieś podróżuję, nie trzeba mieć czystych rąk, niczego, tylko fyk, trochę rozblendować i tyle. Także mega, mega wygodne. W podobnym formacie oczywiście Nude Sticks, o których też tutaj trąbię, ostatnio używam do makijażu w ogóle. I to jest ich Nude Sticks serii matowej, nazywa się Sunkissed. I to działa tak, że to jest znowu coś takiego śmiesznego, w sztyfcie. Z jednej strony mamy produkt, z drugiej strony mamy szczoteczkę. Nude Sticks w Polsce jest dostępny na Sephorze przez internet. No i w UK też normalnie wysyłko, na pewno w wielu miejscach też podlinkuję. I odcień Sunkissed. To był ten taki mój odcień różobronzera, który ma w sobie i czerwień, i taki ten odcień Marsala, i troszeczkę różu, i troszeczkę brązu. Odcień, po którym po prostu wyglądamy tak, jakbyśmy się opalały. Jest przepiękny, bardzo twarzowy. Tak jak mówię, non stop go na kanale używam, więc jeżeli oglądaliście jakieś makijaż ostatnio, to na pewno widzieliście coś z Nude Sticks i to jest mój zdecydowanie ulubiony odcień, nawet takiego minimalnego makijażu miodzia. Potem jeszcze jedna rzecz, jeszcze trzy rzeczy brązujące. Przekonałam się w końcu tego Charlotte Tilbury Hollywood Contouring Wand. Przyjaciółka mi go kazała użyć. To jest to takie, w tym okropnym opakowaniu otwiera się to tak i tu jest ta gąbeczka, która miała wybuch u mnie, który w ogóle nie jest żaden atrakcyjny, ani piękny, ale trzeba przyznać Charlotte, że wie, jak dobierać odcienie. Ten odcień jest perfekcyjnym odcieniem do konturowania. Czasami na skórze wydaje się trochę czerwony, na mojej przynajmniej skórze, bo nie wiem, może mam taki odcień skóry, ale jest bardzo naturalny. Czekajcie, trochę mi tutaj wypadło, więc może sobie akurat zrobię, nie wiem, brodę. Wygląda bardzo naturalnie. Blenduje się banalnie, bo można go wyblendować normalnie palcami, nie spływa, jest leciutki, formuła jest taka żelowa, także też nie jest w żaden sposób obciążająca, ani pudrowa, ani za bardzo jakaś, nie wiem, dziwna. Nie wiem, nic nie widzę, jestem ślepa. Ale w każdym razie strasznie, strasznie przyjemny produkt. Jeżeli lubicie konturowanie, zwłaszcza produktami takimi lejącymi się, kremowymi, to może wam się spodobać. Ja zawsze mówię, że to jest jeden odcień, a wcale nie jest. Ja mam dla jasnej skóry, firm medium, także to jest to. Potem jeszcze coś, o czym mówiłam w ostatniej piątce tygodnia, także Zoeva Nude Spectrum. To jest paleta, która ma w sobie, to jest niby paleta róży, ale tak naprawdę to są bronzery. Ten bronzer jest moim ukochanym. Ten przepiękny też przybrązawia skórę. Ten odcień jest taki bardziej trochę brązujący i chłodny. Także paleta, która sprawdzi się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielu typom cery. Biorę ten taki, ten odcień, który mówiłam, że jest moim ulubionym i odrobinę sobie tylko dołożę bronzera. To nie ten mam wziąć.
Bardzo porządna paleta i patrzyłam, ona kosztuje chyba na Seforze jakąś 100, 100 zł, coś takiego. I mamy 4 bronzery, także możemy sobie stopniować ten efekt, dawkować, układać tak jak chcemy. I też mamy to na każdą porę roku, bo jak jesteśmy bardziej brązowe, to możemy użyć tego, a w zimie czegoś jaśniejszego, także miodzią. I tutaj chciałam też powiedzieć o brązerze z Fenty Beauty i mam w odcieniu Shady Beast, tym drugim, i on kosztuje grubo ponad 100 i wydaje mi się, że nie ma sensu go kupować. Jest tak słabo naklimatowany, a czy łatwo się blenduje, więc jeżeli jesteście, w ogóle nie potraficie blendować brązera i to jest wasz problem i tak dalej, okej, ale trzeba go budować i ja dostaję nerwicy i wydaje mi się, te cienie, te brązery też się bardzo łatwo blenduje, bez żadnego problemu, nic się nie dzieje i też można je budować. I one kosztują niecałą 100, a to kosztuje grubo ponad 100 za jeden brązer. I okej, pewnie go tu jest więcej, bo jego tutaj jest 6,23 grama, to mamy 4 razy 3,8 grama. Gram, przepraszam, także no wiadomo, tutaj chodzi o gramaturę, ale tutaj mamy 4 różne odcienie i jest to tańszy niż jeden taki bronzer, który według mnie jest odrobinę przereklamowany. Nie jest złym kosmetykiem, ale jeżeli miałabym kupić jeden bronzer albo mieć 2 bronzery w swojej kolekcji, na pewno nie byłby ten. Opakowanie jest piękne, ogólnie uwielbiam Fenty Beauty, ale te bronzery, nie wiem, może mam za jasny odcień, chociaż to i tak jest drugi w kolejności, więc może kupić trochę ciemniejszy, ale trzeba go budować. Także jeżeli to lubicie, to spoko, ale jeżeli nie, to strata czasu. Jeszcze przeskoczę do jednego Fenty Beauty, to znowu będzie z kategorii ulubieńców. I to jest takie duo, kilowatt duo i tu mam Mean Money i Hustle Baby, czyli mamy tutaj rozświetlacz, taki po prostu bardzo mocno błyszczący rozświetlacz z pudrem, który ma w sobie odrobinę rozświetlających drobinek, który po raz kolejny myślałam, że będzie dupem odpowiednikiem Hourglass, ale jest dużo bardziej błyszczący niż Hourglass. O, widzicie, to jest ten rozświetlacz i to jest ten puder. Ten puder, on ma w sobie, kurczę, tutaj tak nie widać, ma w sobie odrobinę tego błysku. Teraz w zależności jak mocno go nałożymy na twarz, jeżeli omotamy twarz, omieciemy twarz bardzo, bardzo regularnie, bardzo delikatnie, chciałam powiedzieć, to rzeczywiście efekt będzie trochę podobny do Hourglass, chociaż tego błysku tu jest dużo więcej, natomiast ten rozświetlacz strasznie mi się podoba. Jest taki chamsko złoty, znaczy taki dosyć chamsko złoty, idealny na lato, idealny na imprezę, także fajne duo, bo mam i puder, i rozświetlacz, i jest lusterką, także to duo było bardzo dla mnie funkcjonalne i bardzo, bardzo, bardzo mi się przydało. Potem jeżeli chodzi o cienie, to zdecydowanie ta paletka, malutka paleta od Natasha Denona, Mini Nude Palette, 5 odcieni, wszystkie z nich, każdy z nich po prostu był używany przeze mnie, są przepiękne, można zrobić przepiękny makijaż, albo delikatnie subtelny, albo coś bardziej intensywnego, paletka marzeń, naprawdę, no i bardzo mi się podoba, że Natasha Denona może dostać w tak niewielkiej cenie, bo ona chyba około 100 kosztuje, coś takiego, także to jest tych 5 odcieni, brąz taki czerwonawy, 3 zjawiskowe błyski, jeden taki średni, dosyć ciepły, powiedziałabym, brązik, szybko tutaj zesłoczuję, 2, 3, 4, 5, tak to wygląda. Idealny dzienniak, nudziak, naprawdę coś pięknego. Jeżeli nie robicie jakichś mega kolorowych, wyszukanych makijaży, lubicie odrobinę błysku, to bardzo, bardzo Wam polecam. Jeszcze z innej wersji kolorystycznej, takiej bardziej ciepłej, ale tę paletę wielbię i wszędzie ze mną absolutnie jeździ. I jeszcze z cieni bardzo lubiłam, wrzuciłam do mojego cienia Burberry Midnight Brown, chyba miałam z nim w ogóle tutorial. I to jest znowu kolor dla wielbicieli chłodnych odcieni. On ma w sobie... On jest bliżej nieokreślony. On ma sobie brąz, on ma sobie fiolet, on się przepięknie blenduje. Wygląda przefajnie dla jasnych oczu. Teraz dosłownie wczoraj przyciemniłam odrobinę włosy i to są moje włosy po wstaniu z łóżka nieułożone, także wybaczcie. Ale wcześniej miałam jeszcze bardzo, bardzo jasne i wiecie, do tych moich dosyć jasnych oczu ten odcień po prostu jest przepiękny. Wiem, że jest trudno dostępny, ale jest przefajny. I też jeszcze zawsze, kiedy mam na powiekach to, czyli Hourglass, odcień Reflect, to się pytacie, co mam na powiekach. Zaczęłam mam ochotę powiedzieć, to jest właśnie ten Hourglass, o którym zawsze mówię. Także to jest po prostu morze błysku, mało pigmentu, nawet sam na powiekach, tylko, nie wiem, wytuszowane rzęsy, albo tam sztuczne rzęsy, tak jak ja, odrobinę tego, glow na twarzy, wygląda to przepięknie. To jest takie niby nigdy nic, ale robię cały make-up i chyba teraz to nałożę. Czekajcie. Tylko odrobinę na powiekach. Jest błysk, jest radość, jest pięknie, także bardzo, bardzo Wam polecam ten cień. Iść sobie do Sephora zesłoczować. I szybciutko jeszcze produkty do ust, bo widzę, że mam 5% baterii. Najpierw są to te wszystkie nude sticks, o których trąbiłam i o których mówiłam ostatnio w piątce tygodnia, także podlinkuję ją poniżej, można sobie zobaczyć, ale
jedne z najlepszych błyszczyków na świecie i błyszczyk odwijany Fenty Fassi. Mam go odrobinę teraz na środku ust. Jak się go da bardzo dużo, to wyglądamy totalnie, jakbyś miały mega, mega powiększone usta i pachnie jak Alpenliebe, te takie truskawkowe. Także to jest po prostu radość błyszczykowa. Ze szminek kochałam Glossier Generation G w odcieniu Like, czyli delikatna matowa czerwień, która wygląda tak. Trzeba ją trochę zbudować, ale jest fajna, jest lekko matowa, jest taka niezobowiązująca, ten kolor nie jest też za mocny. I ostatni mój nabytek też Lipstick Queen, to jest ta pomadka zmieniająca kolor i ona się nazywa Good Morning, Morning Sunshine. I ona jest żółta i ta szminka jest żółta i po nałożeniu na usta, tutaj zobaczycie, robi się po prostu różowa. To jest ten odcień. Usta się robią tak zdrowo, intensywnie różowe. Także absolutnie fajny kolor. Jeżeli będziecie mieli okazję, to też oczywiście zachęcam do zeswatchowania. Dobra, i tym małym sprincikiem kończymy. Bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję, że jesteście oczywiście ze mną. Zapraszam na mój Instagram, gdzie staram się robić rozdania trochę ostatnio. Dziękuję bardzo, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa pa!